okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Japońska konspira. Dziś audycja typu standard, w której opowiem o wpływach japońskich służb specjalnych na początki polskiego wywiadu jeszcze przed I wojną światową. Ten odcinek nawiązuje bezpośrednio do poprzedniego, w którym opowiedziałem o zmaganiach służb specjalnych podczas wojny mandżurskiej 1904-1905 roku. A jest tak dlatego, iż musimy jeszcze sobie opowiedzieć o współpracy służb specjalnych Japonii z rewolucjonistami w carskim imperium. Skoro zaś o nich, to nie zapominajmy, iż z prawnego punktu widzenia wówczas polskie organizacje niepodległościowe były również rewolucyjne i także działały na terenie zaboru rosyjskiego. Współpraca dotyczyła więc i ich w nie mniejszym stopniu niż ugrupowań rosyjskich. Myślę zresztą, iż po wysłuchaniu tego odcinka przyznasz, iż kompletnie pomijamy rozwój polskiej służby wywiadowczej w organizacjach niepodległościowych zarówno pod zaborami, jak i podczas I wojny światowej. Uznajemy, że Rzeczpospolita wybuchła nam ni z tego ni z owego w 1918 roku. Nic bardziej błędnego. Zresztą doskonale wiedziano o tym w samej II Rzeczypospolitej, czyli w latach 1918-1939. Potrzebujesz dowodów? Od choćby wydana w 1925 roku przez wydawnictwo Gazety Administracji i Policji Państwowej w Warszawie publikacja pod tytułem Dziesięciolecie Służby Bezpieczeństwa w Polsce Odrodzonej 1915-1925. W samym tytule aż kują w oczy dwie kwestie. Jaka służba bezpieczeństwa w II RP? 1915 rok? Przecież Polska odrodziła się dopiero w 1918. A przynajmniej tyle dziś wiemy z historii, co nam napisano. A fakty są takie, że służba bezpieczeństwa, a w zasadzie to służba bezpieczeństwa publicznego, czyli policja, i publikacji, czyli cenzura, istniały w II Rzeczypospolitej. I tak właśnie były określane. Nie przez przypadek w PRL tajne służby cywilne nazwano służbą bezpieczeństwa. Jeśli zaś chodzi o rok 1915, to ta data jest jak najbardziej prawidłowa. Tworzenie struktur niepodległej Polski rozpoczęło się już w momencie, gdy wojska rosyjskie zaczęły wycofywać się z ziem byłej kongresówki i w ich miejsce powstawały na tych opuszczonych terenach, a właściwie zajętych przez wojska niemieckie, miejscowe organizacje bezpieczeństwa publicznego w postaci straży obywatelskich powoływanych przez różnorakie komitety. To były zalążki policji, także tajnej policji politycznej II RP, zwanej popularnie defensywą. O tym jednak opowiemy sobie dokładniej w którymś z przyszłych odcinków OSS i tylko w odniesieniu do służb specjalnych. Opowiadam o tym wszystkim, gdyż doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, nie tylko zresztą wywiadowczych, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa korporacyjnego, wewnętrznego i publicznego oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. To tak ogólnie. A niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne np. dla detektywów wszelakich czy też dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. I nie tylko. Dlatego też szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. A to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. Zapraszam Cię również serdecznie na szpiegul.pl, Intelligence Blog, gdyż jest to centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie. Oraz na wszystkie miejsca okołoblogowe, Facebooka, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu. I aby niczego nie przegapić, warto zasubskrybować newsletter i zupełnie przy okazji odbierzesz darmowego e-booka
mojego autorstwa o metodach pracy, wywiadu Armii Czerwonej w latach 20. XX wieku. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o sprawy bieżące. Zaczynamy! Japończycy przygotowywali się do wojny z carską Rosją przez 10 lat. Właśnie dzięki temu byli tak skuteczni na niwie działań specjalnych, szpiegowskich i dywersyjno-sabotażowych. O tym opowiedziałem Ci w poprzednim odcinku. Ale podczas wojny mandżurskiej 1904-1905 roku Japończycy podjęli również działania ukierunkowane na uzyskanie wpływu na wewnętrzną sytuację polityczną Rosji. Celem było osłabienie militarne Rosji, a konkretnie to rozbicie armii rosyjskiej oraz utrudnienie rekrutacji do wojska. Wszystko to zaś po to, aby zmusić rząd carski do wycofania maksymalnej liczby żołnierzy z teatru działań wojennych. Chciano zająć ich utrzymaniem porządku w samym carskim imperium. Z tego też powodu już w 1903 roku, a więc rok przed wybuchem wojny, japoński cesarski sztab generalny uznał rosyjski ruch socjalistyczny za potencjalnego sojusznika w prowadzeniu wywrotowych operacji na zapleczu rosyjskim. Czyli chodziło im o podgrzanie wewnętrznej sytuacji politycznej w Rosji, aby carat nie mógł prowadzić wielkiej wojny na dwóch frontach jednocześnie, zewnętrznym w Mandżurii i wewnętrznym w kraju. Takie spojrzenie na sprawę ponownie ukazuje, iż ta wojna była prawdziwie wojną przed pierwszą światową, prawda? W miarę jak wojna kosztowała coraz więcej, okazywało się, iż jedynie sabotaż na dużą skalę na tyłach walczącej armii rosyjskiej oraz wewnętrzne niepokoje w samej Rosji mogły zapobiec japońskiej klęsce. To była jedyna szansa i dla Japonii, i dla rewolucji. Mała dygresja. Czy nie tak było w czasie pierwszej wojny światowej? Czy nie dlatego właśnie Niemcy wyeksportowały rewolucję z Leninem w pociągu, gdyż była to jedyna szansa i Niemiec, i rewolucji? A gdy tylko wybuchła wojna mandżurska, cała ambasada Japonii opuściła Petersburg i przeniosła się do stolicy Szwecji, Sztokholmu. Stamtąd zaś pułkownik Motohiro Akashi podejmował zarówno działania wywiadowcze, jak i wywrotowe przeciwko caratowi, a jego najbliższymi pomocnikami zostali Finowie. Jego plan dotyczący zapewnienia pomocy finansowej i zbrojeniowej uzyskał aprobatę władz, przede wszystkim zaś ambasadora Japonii w Londynie, Hayashiego, oraz japońskiego sztabu generalnego i generała Fukushimy, jednego z szefów wywiadu. Rząd japoński z pomocą Akashiego przekazał w szybkim czasie 14,5 tysiąca karabinów różnym grupom rewolucyjnym za 15 300 funtów szterlingów, czyli 382 500 ówczesnych franków. Ponadto przekazał jacht do przerzutu broni z załogą o wartości 100 tysięcy franków oraz pomoc finansową w wysokości 100 tysięcy franków różnym grupom rewolucyjnym, to jest socjalistom rewolucjonistom, czyli eserowcom, gruzińskiej rewolucyjnej socjalistycznej federalistycznej partii rewolucyjnej, fińskiej partii czynnego oporu oraz m.in. polskiej partii socjalistycznej, czyli PPS, o której opowiem Ci nieco dalej. W sumie rząd Japonii przez cały okres wojny przekazał rewolucjonistom i opozycjonistom 1 000 000 jenów. Obecnie jest to równowartość 35 milionów dolarów amerykańskich. Warto również dodać, iż rosyjskich rewolucjonistów wspierali również Amerykanie, którzy na robotę wywrotową w Rosji wyłożyli 1 000 000 ówczesnych dolarów. Przy dzisiejszym kursie to jakieś 15 milionów dolarów. Cóż, rewolucja kosztuje. A przy okazji, w lipcu 1904 roku Akashi przez Rosalię Szmulewnę Zalkind, pseudonim Ziemliaczko, nawiązał kontakt z Ulianowem, zwanym Leninem, który za japońskie pieniądze wydrukował pierwszy numer bolszewickiej gazety w Period w dniu 4 stycznia 1905 roku. I ciekawostka, rewolucjoniści nawet nie próbowali ukrywać faktu, iż tak zwana pierwsza rewolucja rosyjska, czyli ta z 1905 roku, która zakończyła się w 7 roku, została dokonana za zagraniczne pieniądze.
Plan był taki, że 1/3 karabinów i nieco ponad 1/4 amunicji trafi do Rosji przez Morze Czarne, a reszta przez Bałtyk. A było jej tyle, że zakupiony wcześniej jacht, a w zasadzie to dwa, Cecil i Season, okazały się za małe. Z tego też powodu agenci Akasiego kupili 315-tonowy parowiec John Grafton, przemianowany na Luna. Dwukrotnie udało się pomyślnie rozładować partię broni i amunicji w Finlandii, a później parowiec wpadł na mieliznę. Po nieudanych próbach rozładunku broni i amunicji oraz próbach ukrycia tej broni na pobliskich wyspach, statek został wysadzony w powietrze. A przy okazji władze rosyjskie i tak odzyskały około 2/3 karabinów, wszystkie materiały wybuchowe oraz ogromną ilość amunicji z wraku parowca, a i z kryjówek na pobliskich wyspach, a konkretnie to 9670 karabinów Vetterli, dla nich około 4000 bagnetów, 720 rewolwerów Webley, 400 tysięcy karabinów, 122 tysiące nabojów obrotowych, 192 funty, czyli 3 tony materiałów wybuchowych, 2000 detonatorów oraz 13 stóp lądu. Aż strach pomyśleć, do czego mogłoby dojść w samej Rosji, gdyby ten cały arsenał dotarł do miejsca przeznaczenia. Na pewno mielibyśmy do czynienia z eksplozją terroryzmu. Był to również jeden z powodów, dla których rewolucja 1905 roku nie wyszła. Jeden z powodów. Motohiro Akashi podjął kolejną próbę sprowadzenia dużej partii broni do Rosji, tym razem przez Morze Czarne na Kaukaz. W tym celu za japońskie pieniądze zakupiono statek Syriusz o wyporności 597 ton. Ładunek składał się z 8500 karabinów Vetterli i od nieco ponad 1 000 000 do 2 milionów nabojów do nich. Pod koniec września 1905 roku Syriusz wypłynął z Amsterdamu, a 24 listopada niedaleko gruzińskiego miasta portowego Poti przeładowano broń i amunicję na 4 kutry. Pierwszy z nich został zaatakowany przez rosyjską Straż Graniczną. Nie udało im się jednak przejąć całej dostawy przemytu broni, gdyż socjaldemokratom, czyli późniejszym bolszewikom, mięszewikom i trockistom, udało się przetransportować do miasta ponad 600 karabinów i 10 tysięcy nabojów. Druga łódź została zatrzymana przez Straż Graniczną na morzu, w pobliżu miasta Anaklia, z ładunkiem 1200 karabinów i 220 tysięcy sztuk amunicji. Także i w tym przypadku część broni została już wyładowana na brzeg. Trzeci i czwarty kuter bezpiecznie rozładowano w pobliżu abchaskiego miasta Gagra. W ten sposób większość ładunku kontrabandy ze statku Syriusz dotarła do odbiorców, a władze carskie przechwyciły 7 tysięcy karabinów i około 500 000 nabojów. Dzięki tej broni doszło do zbrojnych demonstracji antyrządowych na Zakaukaziu, które organizował między innymi Koba, czyli Józef Stalin. Czasami można usłyszeć, iż jedynym efektem wyjazdu Józefa Piłsudskiego do Japonii na początku XX wieku był krój i kolor mundurów pierwszej kadrowej, a nieco później legionów w cesarsko-królewskiej armii. Nic bardziej mylnego. Armia japońska cesarza w czasie wojny mandżurskiej wciąż była dość kolorowa i operetkowa, chodzi mi o styl umundurowania. Nie był to więc żaden efekt wyjazdu Piłsudskiego do Tokio. Wynik był znacznie bardziej cichy i znacznie bardziej spektakularny. Jak już powiedziałem nieco wcześniej, Japończycy główny nacisk kładli na wzniecanie wrogości rewolucyjnej wobec caratu oraz narodowej i separatystycznej w wielonarodowym państwie cara. Wybuch wojny rosyjsko-japońskiej w lutym 1904 roku spowodował ożywienie w społeczeństwie polskim i zmobilizował ugrupowania polityczne do większej aktywności. W środowisku polskich socjalistów myśl o walce zbrojnej z zaborcą, oczywiście rosyjskim, pojawiła się dopiero na początku XX wieku i stała się nieodłącznym elementem programu Polskiej Partii Socjalistycznej. Zaś grupa skupiona wokół Józefa Piłsudskiego rozumiała ją w kategoriach powstania zbrojnego. Wybuch wojny mandżurskiej przez część PPS początkowo został przyjęty dość chłodno, gdyż twierdzono, iż mała Japonia zostanie zgnieciona.
Sam Piłsudski widział w tym jednak szansę na wyrwanie z marazmu, w którym tkwili polscy socjaliści. I pod jego wpływem w partii wziął górę nurt prowojenny. Uznano, że same sympatie dla Japonii nie wystarczą i Rosję można zmusić do ustępstw jedynie poprzez podjęcie konkretnych działań, w tym przypadku zgodnych z tradycjami historycznymi i zrozumiałych dla każdego Polaka, a więc powstania zbrojnego, którego celem byłaby niepodległość Polski. Zdawano sobie jednak sprawę z tego, iż własnymi siłami nie da się obalić caratu. Stąd też brano pod uwagę współdziałanie z rewolucjonistami rosyjskimi. Inaczej postąpiło stronnictwo narodowo-demokratyczne, które powstrzymywało ludzi od działania i zalecało spokojne oczekiwanie na dalszy bieg wypadków. Zdawano sobie bowiem sprawę z tego, iż wojna rosyjsko-japońska może złagodzić stosunek rządu carskiego do podbitych narodów. Ponadto Liga przypomniała Polakom walczących w armii carskiej, iż wrogiem jest Moskal, a nie Japończyk. Zaś kierownictwo PPS podjęło decyzję, że na wypadek wojny zostanie nawiązana współpraca polityczna z Japonią. Z tego też powodu Piłsudski podjął próbę rozszerzenia politycznego frontu antyrosyjskiego. Podjął rozmowy z Ligą. Ta jednak stała na swoim stanowisku. Wobec takiego obrotu spraw Piłsudski odbył konferencję z udziałem Witolda J. Narkiewicza, Aleksandra Malinowskiego i Jędrzejewskiego. A jako, że odbyła się wieczorową porą, to sprawa, którą omawiano, otrzymała kryptonim Sprawa Wieczorowa. Tak nazwano zastosowanie w aktywnej robocie partyjnej niekonwencjonalnego środka, jakim była praca informacyjna. Tak nazywano służbę wywiadowczą, na którą składały się wywiad i obserwacja. To była zupełna nowość. I nikt nie wiedział, w jaki sposób wykonywać tę pracę. 8 lutego 1904 roku Witold J. Narkiewicz wysłał do posła japońskiego w Wiedniu, Nobuaki Makino, list z ofertą współdziałania. Za ewentualną japońską pomoc PPS zobowiązała się prowadzić akcję wywiadowczą i dywersyjną. Planowano bowiem wysadzić kilka mostów na trasie kolei syberyjskiej w zamian za poruszenie sprawy polskiej na przyszłej konferencji pokojowej. Ale najważniejszą ideą było stworzenie z jeńców polskich i ochotników z Ameryki Legionu Polskiego w Japonii. Jednakże poseł Makino nie odpowiadał. Wówczas Jotko napisał list, a było to 25 lutego, do Aleksandra Malinowskiego, który przebywał wówczas w Londynie. Nakazał mu rozeznanie się w tym, czy Anglicy lub Japończycy byliby zainteresowani wejściem w porozumienie z PPS jako naturalnymi wrogami Rosji. Następnie udał się do Paryża, gdzie Wacław Studnicki zorganizował spotkanie z przedstawicielem ambasady japońskiej. Rozmowa była bezowocna. Następnym więc krokiem był wyjazd do Londynu, prosto z Paryża, gdzie dwukrotnie, 16 i 20 marca, został przyjęty przez japońskiego posła Tadasu Hayashi. To był szef placówki dyplomatycznej. Dyplomata wyraził zainteresowanie polską ofertą działań wywiadowczych i dywersyjnych, gdyż miał prawo podejmować takie decyzje. Nie miał jednak żadnych prerogatyw związanych z tworzeniem obcego wojska w Japonii, więc ten pomysł odrzucił. Warto pamiętać o tym, iż Piłsudski od samego początku podkreślał, iż przyszła współpraca musi opierać się na warunkach partnerskich. Mimo iż oczekiwano od Japonii promowania sprawy polskiej, dotacji finansowych oraz dostaw broni i amunicji, to jednak współpraca musiałaby polegać nie na jednostronnym dostarczaniu informacji przez Polaków, a na ich obopólnej wymianie. Jodko powrócił do Lwowa i niemal natychmiast wysłał list do Malinowskiego przeznaczony dla Hayashiego o dyslokacji wojsk rosyjskich. I tak rozpoczęła się realizacja sprawy wieczorowej, czyli robota wywiadowcza. W marcu i kwietniu Tytus Filipowicz spotkał się w Londynie z atasze wojskowym pułkownikiem Taro Utsunomiya, który próbował doprowadzić do dostarczania informacji przez PPS w zamian za niewygórowane zresztą wynagrodzenie finansowe. Na to w żaden sposób nie chciał przystać Piłsudski. Spotkał się nawet osobiście z Utsunomiya w Wiedniu pod koniec maja 1904 roku, a nieco ponad tydzień później, 3 czerwca, z posłem Hayashi w Londynie. Koniec końców, Japończycy przystali na wymianę informacji oraz przekazywanie środków finansowych na działalność wywiadowczą PPS, a Hayashi
zorganizował spotkania Piłsudskiego w Japonii z przedstawicielami rządu. Warto nadmienić, iż Polacy byli jedynym ugrupowaniem, które dostało od Japończyków pieniądze z góry. Japończycy rozpoznawali również sytuację w innych polskich ugrupowaniach politycznych. Miesiąc po wybuchu wojny doszło do spotkania w Krakowie pomiędzy Akashim Motohiro a Romanem Dmowskim, który zaproponował, iż Polacy walczący w armii carskiej będą przechodzić na stronę Japończyków bez walki. Pomysł ten na tyle przypadł Akashiemu do gustu, że wysłał Dmowskiego do Japonii, by ten skontaktował się z szefem sztabu generałem Kodamą i szefem drugiego oddziału generałem Fukushimą. Jednocześnie 10 lipca 1904 roku na zaproszenie władz do Japonii przybyli Józef Piłsudski i Tytus Filipowicz. Piłsudski nie wiedział, iż w Tokio przybywa Roman Dmowski. Podobnie jak Roman Dmowski, nie wiedział nic o pobycie Piłsudskiego. Jednakże dowiedziawszy się o tym, Piłsudski niezwłocznie postanowił się spotkać. Jednak ze względu na zbyt daleko idące różnice poglądów, porozumienie obu panów było niemożliwe. Dmowski w tym czasie znajdował się bowiem w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony ulegał tendencjom ugodowym, reprezentowanym przez liczną grupę nowych członków stronnictwa, a z drugiej niepodległościowym nastrojom starszych działaczy, a zwłaszcza Zygmunta Jerzy Miłkowskiego i Komisji Nadzorczej Skarbu Narodowego wypłacającej corocznie dywidendy na działalność niepodległościową. Z tego też powodu faktycznych zamiarów przywódcy stronnictwa nikt dokładnie nie znał. Dopiero w nocie złożonej 20 lipca 1904 roku w japońskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Roman Dmowski sprecyzował cel wizyty. Za logiczną kolej rzeczy uważał zainteresowanie Japonii sytuacją wewnętrzną w Rosji, a zwłaszcza nastrojami wśród narodów podbitych. W zaistniałej zaś sytuacji równie logiczne wydawało się wykorzystanie Polaków do walki z Rosją. W obawie na propozycję Piłsudskiego stwierdzał, że chociaż w ostatnim czasie nastąpiła znaczna radykalizacja nastrojów w społeczeństwie polskim, to jednak zdecydowana jego większość z inteligencją na czele jest przeciwna powstaniu zbrojnemu. Nie może jednak wykluczyć, że wśród robotników i chłopów mogłoby dojść do lokalnych ruchawek trwających kilka lub kilkanaście dni. Natomiast o wybuchu powstania ogólnonarodowego nie może być mowy, gdyż te nie przyniosą Japonii żadnych korzyści. Japończycy przyjęli ten punkt widzenia do wiadomości i odbyli spotkania z Piłsudskim. Ten w drodze do Japonii przygotował memorandum, w którym zawarł aktualną ocenę sytuacji w Rosji i sprecyzował cel swojej wizyty. Wśród narodów ujarzmionych przez Rosję największą siłę stanowią Polacy, którzy mają własne aspiracje państwowe, doświadczenie rewolucyjne i w chwili obecnej najlepiej zorganizowany ruch rewolucyjny, stanowiący poważną, zorganizowaną siłę. Tak to przynajmniej przedstawiał. Ponadto posiadają także spore wpływy wśród pozostałych narodowości i wśród Żydów. Wszystko to przemawia za tym, że Polacy jako jedyni są w stanie doprowadzić wypadki do otwartej walki, w której celem będzie rozbicie państwa rosyjskiego. Ten właśnie memoriał był wstępem do konkretnych propozycji, jakie przedstawił w lipcu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Tokio oraz w japońskim sztabie głównym generałowi Muratu. Dotyczyły one m.in. stworzenia Legionu Polskiego, dostawy broni, sprawy jeńców wojennych i poparcia sprawy polskiej na przyszłej konferencji pokojowej. Generał Muratu miał jednak wiele obaw i wątpliwości co do dostaw broni i stworzenia Legionu Polskiego walczącego przy boku Japończyków. Japończycy nie wierzyli w możliwość przemycenia broni przez granicę i obawiali się, że wpadnie ona w ręce Rosjan. Przynajmniej na tyle wskazywały ich doświadczenia. Zaś co do wybuchu powstania w Polsce, Piłsudski zastrzegł, że może do niego dojść dopiero w wyniku znacznego osłabienia Rosji i musi być poprzedzone dokładnymi przygotowaniami obejmującymi także zgromadzenie odpowiednich zapasów broni i amunicji. Na spotkaniu żadnych wiążących decyzji nie podjęto. Jedynym krótkoterminowym sukcesem było uzyskanie zapewnienia, że jeńcy polscy z armii rosyjskiej zostaną wydzieleni w oddzielne grupy. Z żywym zainteresowaniem Japończyków spotkały się natomiast polskie propozycje służby wywiadowczej. I taka ciekawostka, ponieważ nikt w PPS nie wiedział nic o tym, w jaki sposób prowadzi się pracę wywiadowczą,
to też Piłsudski wystąpił jako przedstawiciel partii, a nie szef wywiadu PPS. Misja Piłsudskiego nie przyniosła oczekiwanych przez niego rezultatów. Cóż, z pewnością znaczny wkład w przebieg rokowań polsko-japońskich miała dyplomacja angielska, przeciwna rozruchom na kontynencie europejskim. Ale tuż przed wyjazdem z Japonii, jeden z oficerów japońskich dał Piłsudskiemu do zrozumienia, że rząd nie może się angażować w sprawę polską, ale armia chętnie nawiązałaby współpracę z PPS. Faktycznie, po powrocie do kraju kontynuowano rozmowy i podpisano tajne porozumienie zobowiązujące Japończyków do dostarczenia funduszy na zakup broni i umożliwienie jej odbioru w Hamburgu. PPS zaś zobowiązała się dostarczać informacje wojskowe. O porozumieniu tym wiedziało jedynie ścisłe kierownictwo oddziału bojowego PPS, które podzieliło też między siebie funkcje stąd wynikające. Filipowicz odpowiedzialny był za wywiad, Wojciechowski przejmował pieniądze i dokonywał zakupu broni w Londynie, którą z Hamburga przemycał początkowo J. Narkiewicz, a ostatnią dostawę w maju 1905 roku odebrał sam Wojciechowski. Przejdźmy jednak do roboty wywiadowczej PPS. Jak już powiedziałem, zajmowała się nią organizacja bojowa PPS, utworzona w kwietniu 1904 roku i działająca do 1911, na czele której stał Józef Piłsudski. O niej samej opowiemy sobie dokładniej w przyszłości. Jeśli zaś chodzi o robotę wywiadowczą, to nikt nie wiedział, jak ją prowadzić. To oznaczało amatorszczyznę na każdym niemal kroku. Choć potrafiono utrzymać ją w tajemnicy. Dopiero na konferencji CKR, czyli Centralnego Komitetu Robotniczego, czyli władz partii PPS, w dniach 17-20 października 1904 roku Piłsudski poinformował zebranych o swoim wyjeździe do Japonii, powodach i skutkach. Jak widać, przez kilka miesięcy milczał i jedynie najbliższy mu krąg osób wiedział, co się wydarzyło i pracował już na kierunku wywiadowczym. Na konferencji zaś Piłsudski użył interesującego sformułowania – środki techniczne. Miał bowiem na myśli środki finansowe ze strony obcego wywiadu. Tymi słowy zawsze będzie już określał pieniądze pochodzące z tego źródła. A dlaczego techniczne? A dlatego, że ich przeznaczeniem było uzbrojenie ruchu polskiego. Zaś sprawa wieczorowa stała się na tyle istotna, iż oddano ją w ręce J. Narkiewicza oraz Stanisława Wojciechowskiego. Kontakty zaś z wywiadem japońskim nieprzerwanie trwały przez cały rok 1905. Piłsudski był jednak bardzo powściągliwy w angażowaniu się w sprawy wywiadowcze. Nie był to bowiem cel, lecz środek do uzyskania korzyści dla organizacji bojowej. Piłsudski stawiał bowiem na akcje zbrojne bojówek jako taktykę mającą wysunąć na porządek dzienny sprawę polską. Z tego też powodu służbę wywiadowczą od samego początku wykorzystywano na dwóch głównych kierunkach. Na użytek wywiadu japońskiego oraz w akcji rewolucyjnej. W tym też celu, poza organizacyjną strukturą tzw. piątek, czyli oddziału bojowego organizacji bojowej składającego się z pięciu bojowców, zorganizowano tzw. koła wywiadowcze. Zaś w samej organizacji bojowej powstały dwie sekcje wywiadowcze określane jako druga robota sztabu. Militarna, zajmująca się wywiadem wojskowym, głównie na rzecz japońskiego wywiadu, i cywilna, której celem było rozpoznanie terenu przyszłych akcji i zbieranie danych istotnych dla bieżącej działalności organizacji bojowej. I niestety, ta druga długo szwankowała. W 1906 roku w serii wydawniczej materiałów szkoleniowych PPS Frakcji Rewolucyjnej, to już nowa partia Piłsudskiego, która oderwała się od PPS, wydano instrukcję pracy wywiadowczej. Zaś dwa lata później, w 1908 roku, ukazała się poszerzona broszura Wydziału Bojowego PPS Frakcji Rewolucyjnej pod tytułem Służba Wywiadowcza, której autorem najprawdopodobniej jest Tomasz Arciszewski. Warto podkreślić, iż każda udana akcja organizacji bojowej zawdzięczała swój sukces właśnie dobrze przeprowadzonemu wywiadowi. Ba! Poszerzono wówczas skład tzw. piątek i od 1909 roku w ich skład wchodził również bojowiec wywiadowca, którego zadaniem było m.in. rozpoznawanie miejsca przyszłej akcji i składanie na ten temat meldunków instruktorowi i dowódcy szóstki.
Jednakże klęska rewolucji 1905 roku, trwającej faktycznie do 1907 roku, stanowiła kolejny punkt zwrotny w walce z caratem. Zakładano bowiem dotychczas, iż powstanie w Polsce miałoby szansę powodzenia jedynie w dwóch przypadkach – wybuchu rewolucji w Rosji oraz uwikłaniu się Rosji w poważną wojnę. Okazało się, że rewolucja nie zadziałała. Pozostała nadzieja na zbrojną walkę z caratem w wyniku własnej siły wojskowej w oparciu o państwo rozbiorowe w ramach oczekiwanego konfliktu, w którym udział wzięłyby wszystkie państwa zaborcze. Zaś wojna mandżurska, a w zasadzie to nawiązanie w jej wyniku współpracy wywiadowczej z japońskim wywiadem, pokazało, że należy szukać poparcia wśród wrogów Rosji i najlepszym sojusznikiem wydawały się Austro-Węgry. Co zaś warte odnotowania, w tym przypadku Piłsudski postanowił sięgnąć po kartę wywiadowczą, z tym, że teraz wiedział już jak nią grać. Epizod współpracy z Japonią uświadomił mu bowiem wyraźne kierunki zainteresowań sztabów wojskowych. Z tego też powodu oferta przedstawiona wywiadowi austro-węgierskiemu mogła być atrakcyjna. I była. A jeśli chodzi o samą współpracę wywiadowczą polsko-japońską, to ta nie zakończyła się w 1905 roku. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska Dwójka ponownie nawiązała kontakt i odnowiła współpracę, tym razem jednak jako służba specjalna niepodległego państwa polskiego. I ta współpraca trwała aż do upadku Imperium Japońskiego w wyniku przegranej II wojny światowej. Ale o tym kiedy indziej. Na zakończenie przypomnę jedynie, iż cały czas dostępna jest książka Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy, którą napisałem wspólnie z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem. Może to będzie nieskromne, ale nazwiska mówią same za siebie, tytuł zresztą również. Wracając jednak do tematyki tego odcinka podcastu, to przyznasz, iż zupełnie nie doceniamy wkładu Japończyków, a w zasadzie to kontaktów z nimi, w historię Polski w pierwszej połowie XX wieku, podobnie jak kompletnie pomijamy rozwój polskiej służby wywiadowczej w organizacjach niepodległościowych zarówno pod zaborami, jak i podczas I wojny światowej. Bowiem jak już się nauczyły pracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej, to pracowały naprawdę nieźle. O tym zresztą opowiemy sobie w przyszłości. Bowiem praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje. Jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej, a ten odcinek zakończę. I jak zawsze mam ogromną prośbę do Ciebie właśnie. Poleć ten podcast OSS okiem służb specjalnych, choć jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób być może ten podcast dotrze do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam, na temat służb mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj proszę newsletter na stronie szpiegul.pl. Kolejna audycja okiem służb specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia. Szpiegul.pl, okiem służb specjalnych. Cześć!